Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznych karban. To są takie japońskie bułeczki nadziewane takim nadzieniem mięsno-warzywnym w sosie curry. Są naprawdę pyszne, chrupiące, więc myślę, że jeżeli lubicie smażone pyszności, to ten przepis jest dla Was. Wszystkie składniki oczywiście jak zwykle macie wypisane w opisie filmu. Zajrzyjcie tam koniecznie, wszystkie proporcje tam będą wypisane. A ja już teraz nie przedłużam i zabieram się do pracy. Zaczniemy od zrobienia ciasta. To będzie takie ciasto drożdżowe, będzie wyrastać godzinę. Ja mam już wszystkie składniki oczywiście odmierzone. I dodaję 300 g mąki chlebowej typu 750. Podaję ten typ, bo to jest ważne. I od razu sobie tak tutaj na boki mąkę rozdzielam, żeby to było takie większe wgłębienie. Dodaję cukier, 13 g, czyli jedna łyżka, 5 g suchych drożdży, 3 g soli i tutaj mam 180 ml ciepłego mleka, na tyle ciepłego, że jak włożycie palec, to Was nie parzy. Jest takie przyjemnie ciepłe. Więc wlewamy tutaj na środek. Ściągnę sobie tylko obrączkę, żeby było wszystko higienicznie. I jedna łyżka oleju roślinnego. I teraz na początek tak tutaj sobie będę drobić, żeby połączyć te składniki tutaj. O. I pomalutku zagarniam z boków. Dzisiaj nie będę używać, jak widzicie, miksera. Będę się posiłkować dłonią. I będę wyrabiać do momentu, aż ciasto będzie ładnie się odklejać od miski. Więc to może troszeczkę potrwać jakieś 10, myślę 15 minut. Ale naprawdę ten czas jest tego wart, więc się nie zrażajcie, tylko wyrabiajcie. Tak sobie będę tutaj malutku to ciasto z dłoni też odklejać, to wszystko się razem ładnie połączy. No i właśnie o to chodzi. Już w tej drugiej fazie, można powiedzieć, to używałam tej części dłoni, nacisk, i wtedy ciasto wychodzi najlepiej. Ja zrobię taką kuleczkę, można powiedzieć. I folia spożywcza się przyda. Tutaj szczelnie trzeba. I jeśli macie kaloryfery w domu, a myślę, że macie, to właśnie w ich pobliżu odłóżcie sobie taką miskę na godzinę. Ja umyję dłonie i wracam i zabieramy się za farsz. Do farszu będziemy potrzebować jedną marchewkę okrojoną w takie kosteczki, jednego dużego ziemniaka, ja oczywiście mam tutaj go w wodzie, żeby mi nie ściemniał, też w kosteczkę, połowę cebuli, też w kosteczkę, takiej można powiedzieć średniej cebuli. Tu mam kostki curry japońskie i 150 g mielonej wołowiny. Pokażę Wam opakowanie tego curry. Tutaj jest tak bardzo fajnie, sprytnie zrobione, że są podziałki. Ja będę potrzebować tyle, czyli takie dwie części, bo całość opakowania jest na 450 g mięsa, więc my będziemy używać dwie kosteczki i na początek rozgrzeję patelnię. Mam tutaj 1,5 łyżki oleju rzepakowego. Niech nam się to dosyć porządnie rozgrzeje. Na początek dodam cebulkę. I tak prawie cały czas mieszając będę ją obsmażać przez minutę. Bardzo ważne, żeby jej nie spalić. Cebula jest już leciutko zeszklona, pięknie pachnie. Ja uwielbiam zapach
smażonej cebuli. Od razu ślinianki pracują. I teraz mięso będę tutaj rozdrabniać przy pomocy szpatułki i łączyć z cebulą. I będę obsmażać do momentu, aż z tego takiego ciemnoczerwonego koloru mięso zmieni kolor na szary. Dodajemy ziemniaki, które oczywiście odsączyłam z wody. Uwielbiam ziemniaki, jak na prawdziwego mieszkańca Poznania przystało. Dla mnie tak naprawdę, mimo tego, że jem mięso, mogłoby tutaj mięsa nie być, więc śmiało osoby, które nie jedzą mięsa, mogą pominąć ten dodatek i będziecie mieli wtedy wersję wegetariańską, bardzo smaczną, polecam. Próbowałam, naprawdę jest pyszna, ale dzisiaj akurat mam ogromną ochotę na dodatek wołowiny, więc tak też czynię. No i marchew. Specjalnie te warzywa są pokrojone na takie drobne kawałeczki, żeby fajnie po pierwsze wyglądały w patrzu, a po drugie będą się szybciej przygotowywać. Teraz przez minutę obsmażę je tutaj razem z tymi składnikami, które były wcześniej już na patelni. Teraz pora dodać 180 ml zimnej wody. No i od razu zrobiło się trochę ciszej. I mam tutaj te dwie kostki curry. Jeszcze sobie przy pomocy noża tak pokroiłam na mniejsze kawałki. Szybciej nam się rozpuści. Tak mówię przy pomocy noża, no bo przy pomocy czego można kroić? Teraz delikatnie trzeba tutaj mieszać, żeby się te kostki ładnie rozpuściły. No ale naprawdę delikatnie, żeby nie zrobić pire ziemniaczaną marchewkowo-mięsnego. Bo zależy nam, żeby jednak były widoczne te warzywa później w nadzieniu. I teraz przykryję i na takim średnim ogniu, u mnie średniej temperaturze, duście te wszystkie składniki przez 10-12 minut. Można potem sprawdzić łyżeczką, czy ziemniak i marchewka są po prostu miękkie. Wtedy będzie wiadomo, że już jest gotowe. Już można wyłączyć i przełożyć na miskę, gdzie będzie sobie stygło. Teraz już będzie prościej, bo już nie jest takie ciężkie. I na to, co tutaj zostało, to sobie chyba zaraz bułeczką wygrzebię. Miam. Ciasto jest już pięknie wyrośnięte. Spójrzcie, jak jest. O, drożdże pracują. Jest dobrze. Tak je troszeczkę tutaj trzeba pougniatać. Odsypię sobie mąką. Może to jest drewniana stolnica, żeby nam się tutaj nic nie lepiło. Jeszcze raz. Tutaj. Ja się teraz będę starała takie koło mniej więcej rozwałkować, ale pracują drożdże. Ciasto jest naprawdę dobrze wyrośnięte, więc jest duża szansa, że film się ukaże na kanale. Sprawiłam sobie taki mniejszy wałeczek, dzięki czemu jest mi po prostu wygodniej. No może nie jest to od cyrka kółko, ale nie popadajmy w paranoję. I teraz będę chciała 8 albo 6. Spróbujmy 8. Taką jedną połóweczkę. Raz. Tak. I teraz każdy tutaj
trzeba teraz tak ponaciągać, pozakładać i teraz tak taką kuleczkę i teraz przykrywamy i zostawiamy na 15 minut, żeby sobie jeszcze ciasto odpoczęło. I teraz sobie przygotuję jajko jedno. Trzeba bardzo porządnie to skłócić, roztrzepać. No, jest ok. Tutaj mam panko. Będziemy sobie obtaczać bułeczki w panko. Przygotowałam sobie też takie kwadraty. Każdy oczywiście inny, ale to nie jest ważne. Słuchajcie, to jest papier do pieczenia, dzięki czemu nie będzie później nam bułeczka się przyczepiała do stolnicy. A czemu do stolnicy nie będzie się przyczepiać, to dowiecie się za parę chwil. Tak wyglądają bułeczki. Zrobię sobie miejsce, przestawiam. Są fajne, sprężyste. Zaczniemy od tej pierwszej. I tak trzeba rozwałkować. Też będę się starała zrobić coś na kształt, no powiedzmy, owalny. Jestem taka głodna, że za chwilę po prostu zwariuję. I teraz farsz. Tego farszu Wam oczywiście zostanie, ale o to chodzi. Później można wyjadać łyżką albo z bułką. Teraz jeszcze sobie tak tutaj porozciągam. I trzeba połączyć te brzegi. Wychodzi nam na razie taki, można powiedzieć, większy pieróg. Bardzo ważne, żeby tutaj pozagniatać te brzegi. No i mamy, kochani, mamy pierwszego. Odkładam i teraz będę robić to samo z kolejnymi. I teraz takie gotowe już jajeczko. I w panko. Delikatnie. I na taki papierek. I teraz możemy odłożyć z powrotem. I o tym właśnie mówiłam, że nie będzie się przyczepiać do stolnicy. I potem już razem z takim papierkiem będziemy przenosić do rondla z gorącym olejem. Będzie łatwiej, wtedy wiemy, że nam się nie rozwalą. Melduję, że wyrobiłam się na jednym jajku. Nie trzeba było dodawać. I teraz zostawiam na 10 minut te bułeczki, sobie troszeczkę posprzątam kuchenkę i będzie można powoli rozgrzewać olej do temperatury 160 stopni. Olej jest już rozgrzany, więc możemy wyrzucać. Uważajcie proszę, żeby się nie oparzyć. Ja będę smażyć te dwie sztuki. Po 2 minuty z każdej strony, na złoty kolor. I teraz też ostrożnie na drugą stronę. I teraz wyciągamy na talerz z ręcznikiem papierowym.
kolejne. I teraz zobaczmy, jak się prezentuje w środku. No ale to, jak się prezentuje, nie jest tak ważne, jak smakuje. Nie mogę do Japonii, to Japonia do mnie przyszła. Słuchajcie, nie ma co tu dużo gadać, trzeba zajadać. Życzę Wam smacznego, wypróbujcie ten przepis koniecznie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!